Po raz trzeci spotykamy się tutaj w amfiteatrze, aby wspólnie z gminami i z miastem Żywiec bawić się. Jest to impreza, która znakomicie integruje gminy żywieckie i miasto Żywiec i całą społeczność powiatu żywieckiego. Są bowiem tutaj koła gospodyń wiejskich z terenu całej Żywiecczyzny. I nie tylko Żywiecczyzny, ponieważ w tym roku Dni Powiatu Żywieckiego realizujemy z projektu Na Szlaku Beskidzkiej Kultury, a więc mamy również naszych partnerów z Frytka Mistka. Koła gospodyń wiejskich przywiozły ze sobą ponad 140 potraw regionalnych, więc mamy czym pokazać się, mamy czym zaprosić do degustacji. W tym roku jakby efektem przeglądu potraw regionalnych będzie wydawnictwo Kulinaria Żywiecczyzny i terenu Frytka Mistka. Wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zjechały się tutaj pod Grojec, przywiozły ze sobą przepisy na potrawy regionalne, sposób przyrządzenia i możliwość zastosowania, a więc w tej książce będzie to wszystko zebrane, więc będzie można taką książkę nabyć. Trzecie dni powiatu to nie tylko regionalne potrawy i wyroby, ale także święto miodu i 15 dni pszczelarza. Dla najmłodszych mieszkańców powiatu również przygotowano wiele atrakcji. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się kula wodna i jazda kola. Odbyły się również pokazy sprzętu wojskowego oraz działań straży pożarnej, pokaz szkoły wojskowe i wiele innych. A po Boże, a po Boże.